Czy architektura wypoczynkowa może służyć nie tylko rekreacji, ale także doraźnej polityce? Czy sanatoria i domy wczasowe mogą być częścią politycznej gry? Wreszcie, czy polityczne uwikłanie architektury sprawi, że obiekty, które niegdyś uznawane były za wybitne, zasługujące na uznanie, z czasem stają się kłopotliwym, niekiedy wręcz niepożądanym dziedzictwem epoki minionej? Odpowiedź na te pytania zależy w znacznym stopniu od tego, jak będziemy interpretować wzajemne relacje architektury i polityki. Już w połowie XIX wieku John Ruskin stwierdził, że architektura jest najbardziej polityczną ze sztuk. W czasach nam znacznie bliższych wrocławski architekt Stefan Miller powiedział wprost: nie sposób wyznaczyć wyraźnej granicy oddzielającej architekturę od polityki. W 1945 roku Bolesław Bierut przekazał społeczeństwu polskiemu dawną rezydencję prezydenta Ignacego Mościckiego w Spale. Podczas uroczystości mówił, że będzie ona odtąd przeznaczona na potrzeby odpoczynku dla ludności robotniczej. W ten oto niejako symboliczny sposób rozpoczęła się zupełnie nowa era w rozwoju wypoczynku i turystyki w Polsce. W odróżnieniu od okresu II Rzeczypospolitej, rekreacja w PRL-u przestała być zarezerwowana dla wąskiej grupy elit. Egalitarny wymiar wypoczynku wpisywał się niejako w politykę modernizacyjną socjalistycznego państwa. Jednocześnie jednak turystyka i wypoczynek stawały się częścią państwowej propagandy. Warto podkreślić, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była w tej kwestii wyjątkiem. Sięgnijmy do okresu międzywojennego. Dostrzeżemy z łatwością, że w krajach o ustrojach totalitarnych bądź autorytarnych władze zwracały szczególnie baczną uwagę na sposób, w jaki obywatele spędzają wolny czas. Wypoczynek i rekreacja były jednym z licznych narzędzi, które miały formować, kształtować nowego człowieka. Nieprzypadkowo jedną z prestiżowych realizacji nazistowskiej III Rzeszy był ośrodek wypoczynkowy Prola na Wyspie Rugi. Ciągnący się wzdłuż wybrzeża Bałtyku na dystansie blisko 4,5 km modernistyczny moloch miał, zgodnie z założeniami twórców i zleceniodawców, zapewnić optymalne warunki wypoczynku dla niemieckich wczasowiczów. A wszystko to w myśl hasła siła poprzez radość. Na południu Europy, wyrządzonej przez faszystów Italii, powstawały kolonie. Były to ośrodki wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. W większości zlokalizowane były nad morzem, miały nowoczesne, modernistyczne formy. Ich celem było nie tylko sprzyjanie wypoczynkowi, rekreacji, regeneracji. Inicjatorzy akcji budowy kolonii chcieli także, aby po powrocie do rodzinnych domów dzieci wciąż miały w pamięci obraz idealnego świata kolonii, który dał im sam Benito Mussolini. Nie inaczej przedstawiała się sytuacja w Związku Radzieckim. Tam z kolei powstawały liczne obozy pionierów. Najbardziej znanym był Artek nad Morzem Czarnym. Traktowany był zresztą jako obóz wzorcowy, który w różnych formach powtarzano zarówno na terenie Związku Radzieckiego, jak i po II wojnie światowej w państwach satelickich. Po 1945 roku rozwój zorganizowanego masowego wypoczynku stał się przedmiotem zainteresowania władz we wszystkich państwach tzw. bloku wschodniego. Badaczka radzieckiego modernizmu Katharina Ritter zauważyła,
z pewnym w zasadzie zdumieniem, że podobnie jak wiele innych spraw, także wypoczynek w Związku Radzieckim nie był sprawą wyłącznie prywatną. Podobnie przedstawiała się sytuacja w rządzonej przez komunistów w Polsce. W latach 60. Edmund Goldzamt pisał: problem wypoczynku i turystyki nabiera w krajach socjalistycznych coraz większego znaczenia. Wynika to ze wzrastającej urbanizacji, demokratyzacji i masowego upowszechnienia zwyczaju wyjazdu na coroczne urlopy. Goldzamt był architektem. Do historii polskiej architektury przeszedł przede wszystkim jako gorący orędownik realizmu socjalistycznego. Gdy jednak nastąpiła postalinowska odwilż, a socrealizm uznano za efekt błędów i wypaczeń tamtej epoki, Goldzamt zwrócił się ku architekturze modernistycznej. Wraz z małżonką Haliną Gurjanową zaprojektował w Kołobrzegu sanatorium Centralnej Rady Związków Zawodowych. Efektowna, modernistyczna bryła znajduje się tuż przy plaży. Jej dłuższa, przeszklona elewacja zwrócona jest w stronę Bałtyku, dzięki czemu kuracjusze mogli podziwiać widok morskich fal wprost ze swoich pokojów. Przed głównym budynkiem znajduje się dwukondygnacyjny pawilon mieszczący kawiarnię i stołówkę. Jego obły kształt może kojarzyć się z kadłubem statku. Natomiast szklane ściany sprawiają, że granica pomiędzy wnętrzem a plażą niemal nie istnieje. Gurjanowa i Goldzamt planowali, że obok sanatorium powstanie sala kinowo-teatralna na ponad 200 miejsc, a także liczne pomieszczenia zabiegowe i rekreacyjne. W większości plany te nie zostały jednak zrealizowane. Tym niemniej, sanatorium w Kołobrzegu jest obiektem w skali Polski wyjątkowym. Wśród nadbałtyckich ośrodków tego typu lokalizacja przy samej plaży, niemal na brzegu Bałtyku, należała do rzadkości. Pisała o tym zresztą sama Gurjanowa w jednym ze swoich opracowań dotyczących warunków kształtowania środowiska wypoczynkowego nad Bałtykiem. Według niej warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu decydowały o tym, że nadbałtyckie ośrodki nie mogły być rozmieszczone tak, jak ich odpowiedniki nad Morzem Czarnym czy Śródziemnym. Stąd nie powinno nas dziwić to, że dzielnica uzdrowiskowa w Kołobrzegu zlokalizowana została w pewnym oddaleniu od plaży, od której oddzielają pas zieleni nadmorskiej. Widok Bałtyku dostępny był tylko dla wczasowiczów i kuracjuszy zajmujących pokoje na najwyższych kondygnacjach sanatoriów i domów wczasowych. Nadbałtyckie domy wczasowe to w większości proste, modernistyczne pawilony, takie jak chociażby ośrodek Rzemieślnik w Gdańsku-Jelitkowie czy Posejdon w Jastarni. Interesującym, pomimo skromnych gabarytów, przykładem architektury wypoczynkowej nad morzem jest ośrodek Górnik w Łebie. Składa się on z kilkudziesięciu prostych domków letniskowych zlokalizowanych w sosnowym lesie. Skromna, ale nie pozbawiona jednocześnie pewnego uroku architektura była dziełem Henryka Buszko i Aleksandra Franty, dwóch wybitnych śląskich architektów, którzy przeszli do historii architektury polskiej jako twórcy obiektów o zupełnie innej skali, takich jak osiedle Tysiąclecia w Katowicach czy dzielnica uzdrowiskowa Ustroń-Zawodzie. Równolegle architekci i urbaniści tworzyli plany budowy dzielnic uzdrowiskowych i wczasowych, m.in. w Jastrzębiej Górze czy Ustce. Pozostały one w znacznym stopniu niezrealizowane. Jednak to, czego z różnych przyczyn nie udało się wprowadzić w życie w miejscowościach nadmorskich, zostało urzeczywistnione na południu kraju. Na początku lat 60. zespół architektów w składzie Czesław Kotela, Irena Kotela, Jerzy Winnicki i Zygmunt Winnicki zaprojektowali dzielnicę wczasową Ustroń-Jaszowiec. Stworzyli kompleks obiektów o zróżnicowanych formach i układach,
które można podzielić na trzy podstawowe typologie. Punktowce, obiekty o układzie liniowym oraz tak zwane gronowce. Stosunkowo niewielkie bryły zostały malowniczo rozmieszczone na stoku w taki sposób, aby okna pokojów otwierały się na panoramę gór oraz dolinę potoku Jaszowiec. Teren wokół domów czasowych został starannie zaprojektowany. Stworzono miejsca do spacerów, rekreacji, spotkań towarzyskich. Całemu założeniu towarzyszył zespół handlowo-usługowy oraz liczne urządzenia rekreacyjne. Jaszowiec był jedną z inwestycji, które miały zapewnić pracownikom śląskich kopalń i śląskich zakładów przemysłu ciężkiego właściwe warunki wypoczynku i regeneracji. Sanatoria czy domy wczasowe były postrzegane jako rodzaj warsztatów naprawczych dla zmęczonych pracą organizmów. Ta koncepcja nie była niczym nowym, bowiem podobna idea zrodziła się w przedwojennym Związku Radzieckim. Tam jednak szybko zmieniono narrację. Zważywszy na fakt, że w socjalistycznym, w domyśle idealnym państwie miejsce pracy nie mogło być zagrożeniem dla zdrowia, zaczęto coraz częściej mówić o tym, że wypoczynek ma służyć realizacji zainteresowań i rozwijaniu hobby. Oczywiście wszelkie aktywności miały być realizowane kolektywnie, a nad ich przebiegiem czuwali przeszkoleni instruktorzy kulturalno-oświatowi. Ten świecki rytuał, jak określił go Frédéric Chopin, wymagał jednak nie tylko scenarzysty i scenariusza, ale także scenografii. Scenografię stanowiła zaś architektura. Stąd w domach wczasowych z tamtej epoki odnajdziemy przestronne stołówki, ogromne świetlice, a w niektórych przypadkach nawet okazałe sale kinowo-teatralne. Dla wielu wczasowiczów i kuracjuszy dwutygodniowy wyjazd był pierwszą w życiu okazją, by zobaczyć coś więcej niż rodzinną miejscowość. Wprowadzonych w latach 50. w Polsce wywiadach przepytywani wczasowicze nie kryli zaskoczenia widokiem gór czy morza. Chętnie chwalili wygody, jakie zapewniano im w ośrodkach. Wymieniali jasne, przestronne pokoje, łazienki z bieżącą wodą, możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy. Podkreślali dobrą jakość posiłków. Jednocześnie polityczni i instruktorzy dbali o wychowawczy charakter urlopu. Wczasowicze i kuracjusze odbywali zatem wycieczki do zakładów pracy, które znajdowały się w pobliżu miejsca ich wypoczynku. Brali udział w prelekcjach i pogadankach. Wspomniany Jaszowiec związany był z rozwojem inwestycji na Śląsku oraz osobistym zainteresowaniem problematyką architektury wypoczynkowej generała Jerzego Ziętka. To wszystko sprawiło, że na obszarze Beskidu Śląskiego zaczęły powstawać kolejne obiekty o podobnej funkcji. Zaledwie kilka lat po realizacji dzielnicy wczasowej w Ustroniu Jaszowcu rozpoczęto kolejną dużą inwestycję. W 1967 roku architekci Aleksander Franta, Henryk Buszko oraz Tadeusz Szewczyk przystąpili do realizacji dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń Zawodzie. Mimo upływu zaledwie kilku lat, ich koncepcja znacząco różniła się, jeśli chodzi o skalę i sposób kształtowania przestrzeni, od tego, co w Jaszowcu stworzyli kotelowie i winnicy. Jak po latach wspominał Aleksander Franta, projektanci Zawodzia szukali odpowiedzi na problem pogodzenia malowniczego, naturalnego krajobrazu i nowoczesnej architektury. Postanowili stworzyć budynki sprawiające wrażenie narzutów skalnych, kamieni rozrzuconych na zboczu. Oczywiście nie było mowy o wiernym naśladownictwie form naturalnych. Chodziło bardziej o pewną ideę, pewne ogólne wrażenie. Jako scalający
całość, kształt, jako wiodący motyw przyjęli kształt trójkąta. Nawiązywał on, zdaniem architektów, do tradycji lokalnej zabudowy, do beskidzkich chałup o spadzistych dachach i trójkątnych szczytach. Budynki w ustroniu zawodziu przybrały zatem powtarzalne formy dziewięciokondygnacyjnych piramid. Każda z nich była zdolna pomieścić aż 200 kuracjuszy. Architekci planowali, że w całym kompleksie leczniczo-wypoczynkowym, we wszystkich 26 planowanych piramidach oraz w niezależnym sanatorium będzie mogło jednocześnie przebywać ponad 6 tysięcy osób. Cały zespół został uzupełniony m.in. budynkami szpitalu uzdrowiskowego na Równicy czy okazałym domem zdrojowym. Co ciekawe, mimo znacznych nakładów finansowych i faktu, że zawodzie było jedną z prestiżowych realizacji ówczesnych władz, nie udało się zrealizować wszystkich elementów ambitnego założenia Buszko i Franty. Z planowanej liczby 26 piramid wzniesiono 17. Zmniejszono także kubatury niektórych obiektów towarzyszących. Tym niemniej skala całego założenia dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń Zawodzie jest ogromna. Buszko i Franta, projektując ją, wpisywali się niejako w obowiązujące wówczas modernistyczne koncepcje mówiące o tym, że nowoczesna architektura, która stanowiła element kultury, powinna wchodzić w interakcję z naturą i tworzyć koncepcje i kompozycje oparte na wyraźnym kontraście. Jednocześnie Buszko i Franta, zwiększając koncentrację zabudowy, dążyli do ograniczenia śladu, jaki zostawiali w krajobrazie. Był to popularny w owym czasie sposób myślenia. Jednym z jego gorących orędowników był Zbigniew Gądek, który podkreślał, że zabudowa w układach liniowych czy spiętrzonych, tworzenie dużych kubatur sprawia, że mniejszy obszar naturalnego krajobrazu zostaje zajęty przez infrastrukturę i instalacje techniczne. Jeśli bowiem wyobrazimy sobie, że zamiast kilkunastu piramid powstaje kilkadziesiąt znacznie mniejszych budynków, wówczas z łatwością zwizualizujemy sobie gęstą sieć dróg, jaka musiałaby powstać, aby zapewnić dojazd do każdego z obiektów. Tendencje do tworzenia dużych, skoncentrowanych kompleksów zabudowy były obecne w polskiej architekturze lat 60. i 70. W latach 60. planowano realizację pasmowego kompleksu zabudowy o charakterze wypoczynkowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Ostatecznie z bardzo ambitnych planów pozostał tylko jeden budynek. Dom wczasowy Harnaś, który został zaprojektowany przez Przemysława Gawora, Leszka Filara i Jerzego Pilitowskiego. Stosunkowo niewielka, lekka, modernistyczna bryła zdaje się unosić nad stokiem. A silnie zaakcentowane kierunki poziome wprowadzały bardzo interesujący akcent w krajobrazie. Jak wspominał Przemysław Gawor, architekci dążyli do wykorzystania największego bogactwa tej lokalizacji, czyli pięknego widoku na panoramę Tatr. Stąd też wszystkie pokoje zostały zorganizowane po jednej stronie budynku. Ponadto projektanci podkreślali, że nowoczesna architektura w swobodny sposób nawiązywała do tradycji lokalnego budownictwa i podhalańskiego rzemiosła. Co więcej, do współpracy zaproszono lokalnych twórców. We wnętrzu można było odnaleźć m.in. interesującą koncepcję autorstwa Józefa Galicy, który w nieoczywisty, metaforyczny sposób przedstawił tańczących zbójników. Efektowne prace plastyczne odnajdziemy także w innych ośrodkach. Często nawiązywały one do lokalnych tradycji. Zdarzały się jednak także prace na wskroś nowoczesne.
od takie jak chociażby elementy wystroju wnętrz sanatorium budowlani w Krynicy. Budynek został zaprojektowany przez Mieczysława Gliszczyńskiego i usytuowany na zboczu góry prostopadle do kierunku stoku. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie pokojów w dwóch traktach przy jednoczesnym zapewnieniu kuracjuszom widoku na leżące w dole uzdrowisko. Masywna bryła budynku otrzymała zdecydowane formy i stanowi kolejny przykład na to, że między architekturą a naturą może istnieć dialog oparty na silnych kontrastach. W latach 70. obiekt oceniano bardzo pozytywnie. Krytycy podkreślali, że pomimo znacznej kubatury nie przykracza on swoją wielkością, lecz jest harmonijnie wtopiony w teren. Oczywiście architektura wypoczynkowa to nie tylko obiekty mieszkalne, ale także zabudowa towarzysząca. Stanowiła ona nieodłączny element uzdrowisk i miejscowości wypoczynkowych. Bardzo często wyróżniała się w przestrzeni efektowną formą, bogatymi dekoracjami. Przykładem tego może być zakład przyrodoleczniczy w Kołobrzegu z elewacją dekorowaną efektowną mozaiką autorstwa Olgierda Szerląga i Ireny Zachorskiej. Dekoracje plastyczne znajdziemy także w krynickiej pijalni wód mineralnych zaprojektowanej przez Stanisława Spyta i Zbigniewa Mikołajewskiego. Prosta, niemal całkowicie przeszklona bryła budynku to niezwykle interesujący przykład nowoczesnego spojrzenia na funkcję uzdrowiska. Stanisław Spyt wspominał, że architekci postanowili stworzyć rodzaj krytego deptaka, gdzie niezależnie od pogody kuracjusze mogliby przechadzać się i sączyć wodę mineralną w otoczeniu egzotycznej roślinności. Stąd też Spyt i Mikołajewski dążyli do stworzenia wrażenia otwartości i transparentności. Ponadto starali się wprowadzić do obiektu funkcje związane z kulturą. We wnętrzu zaprojektowali niewielką salę koncertową, której ściany zostały udekorowane szkliwionymi kaflami ceramicznymi projektu Krystyny Zgód-Strachockiej. Niestety podczas remontu sala została zlikwidowana. Na szczęście Stanisławowi Spytowi udało się ocalić część ceramiki, która obecnie dekoruje jedną ze ścian we wnętrzu pijalni. Nie wszystkie budynki w polskich uzdrowiskach, w polskich kurortach miały tyle szczęścia, co krynicka pijalnia. Zaprojektowany przez Mieczysława Gliszczyńskiego zakład przyrodoleczniczy w Szawnicy popada w ruinę. A przecież w latach 70. był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Krytycy architektury w tamtych czasach określali budynek, a w zasadzie zespół budynków, jako wybitne dzieło architektoniczne, którego głównym walorem jest znakomite powiązanie z terenem. Dziś to wybitne dzieło niszczeje. Podobny los stał się udziałem jednej z ustrońskich piramid, czy też domu wypoczynkowego Smyrek w Wiśle. Opuszczone obiekty ulegają stopniowej degradacji. Stanowią smutne dziedzictwo minionej epoki. Kłopotliwe dziedzictwo architektury PRL-u, która wydaje się być nikomu niepotrzebna. Samo pojęcie kłopotliwego dziedzictwa, czy też używając angielskiego odpowiednika dissonant heritage, dotyczy obiektów, które reprezentują wartości, z którymi większość współczesnego społeczeństwa nie chce się utożsamiać. Czyli po prostu w dużym uproszczeniu możemy mówić o architekturze wywołującej pewien dysonans poznawczy i o dezaktualizacji idei, czy to politycznych, czy estetycznych, które leżały u podstaw powstania danego budynku. Aby lepiej poznać ów dysonans poznawczy, spójrzmy
na poruszoną przeze mnie już kilkakrotnie ideę współistnienia nowoczesnej architektury ośrodków wypoczynkowych i naturalnego krajobrazu. W latach 70. Zbigniew Gołądek pisał, że rozproszona zabudowa zajmuje zbyt dużą przestrzeń, która zmienia swój naturalny charakter. Tym samym postulował, jak już wspominałem, obiekty o układach spiętrzonych bądź liniowych. Kilkadziesiąt lat później Ewa Węcławowicz-Bilska mówiła, że niekorzystny wpływ na tradycyjny kształt przestrzeni polskich uzdrowisk mają liczne realizacje dużych budynków sanatoryjnych realizowanych w latach 60. i 70. Zauważmy, że zmieniła się także ocena poszczególnych budynków. Przykładem niech będzie zaprojektowany przez Jerzego Winnickiego ośrodek wypoczynkowy Orle Gniazdo w Szczyrku. Tadeusz Przemysław Szafer, opisując obiekt, doceniał, że twórcy szczególną uwagę poświęcili wykorzystaniu walorów krajobrazowych. Tymczasym w 2015 roku Andrzej Szczerski uznał Orle Gniazdo za wyjątkowy przykład gigantomanii i rozmachu w szafowaniu z socmodernistyczną estetyką. Kwestie polityczne oraz ideowe to nie jedyny kłopot z architekturą PRL-owskich ośrodków wypoczynkowych. Od lat 60. i 70. znacząco zmieniła się formuła naszego wypoczynku. Zamiast działań kolektywnych, grupowych, preferujemy wypoczynek indywidualny. Schemat zakładający realizację niewielkich pokojów i spędzania w większości czasu we wspólnej przestrzeni świetlicy byłby trudny do zastosowania dzisiaj. Obiekty wznoszone w latach 60. i 70. często nie przystają do współczesnych standardów. Czy to oznacza zatem, że skazane są na zagładę? W ostatnim czasie zburzono niezwykle efektowną stołówkę stanowiącą część domów czasowego Panorama na Antałówce w Zakopanem. Niedawno z powierzchni ziemi zniknął także dom wycieczkowy PTTK w Szczyrku. Jedynym narzędziem, które może uchronić kolejne obiekty przed zniszczeniem, jest wzrost społecznej świadomości ich wartości. Jak wiele można w ten sposób osiągnąć, pokazuje przykład wspomnianego Harnasia w Bukowinie Tatrzańskiej. Odrestaurowany obiekt z oryginalnym szyldem i wystrojem wnętrz nawiązującym do epoki, w której powstał, pełni funkcję eleganckiego hotelu, budującego swą tożsamość w oparciu o tradycję modernistycznej architektury lat 60.